Witam się serdecznie w moim drugim filmie o zakupach. Druga część zakupów moich. Tutaj będzie więcej troszkę owoców, więcej po prostu mięsiwa. Jest tutaj na razie wyjęta jedna torba. Już trochę też właśnie z myślą w dużej mierze o świętach są te zakupy zrobione. Tutaj są mandarynki. Tych mandarynek troszkę jest. 9,12 zł. Są to również zakupy z Carrefoura, jak był wcześniejszy film o zakupach z Carrefoura. Jest to druga po prostu tura tych zakupów. Mandarynki. Dzieciaki lubią, my sami lubimy. Banany, dużo bananów, skórki sobie po prostu zostawię i nastawię sobie drugą turę nawozu. Będę miała nawóz taki z skórek z pomidorów, przepraszam, skórek z bananów na pomidory, bo mam, zrobiłam już do storczyków i nastawię sobie z tych skórek z tych bananów, to sobie zrobię kolejną turę takiego nawozu do podlewania warzyw. Odkładamy. Kolejnymi owocami są winogrona. Tak sobie przegryźć. Tutaj pieczarki, coś zrobię, może jakieś takie mini pizze upiekę i cebularze do tego, pizzę to dla nas, bo to wiadomo, z grzybami, nie dla dzieci, to zobaczę, ewentualnie jak będę robiła takie mini pizze, to wam nagram. Mam tutaj rzodkieweczki na kanapki. Tak, moi drodzy, tutaj jest jedna taka dosyć duża kapusta. Jeszcze jakaś druga jest, ale ja sobie znajdę. Jest druga kapusta. Nie wiem, czy mi jedna pójdzie, czy pójdzie mi dwie te kapusty. Jedna mi pójdzie na pewno. Może po prostu zrobię gołąbki z jednej na święta, tak sobie myślę, a druga to zobaczymy, chyba żeby mi było coś mało, to jeszcze sobie z drugiej kapusty będę brała. Odsunę. Kolejna tura, jest jeszcze przypraw, tam jeszcze pewnie coś się kryje w torbie, jakieś przyprawy. Zaraz tutaj, najpierw może to wam pokażę, bo musiałam i tak zorganizować miejsce, bo tutaj w kuchni mi zajęły większość miejsca rośliny. Zdjęłam po prostu mikrofalę, postawiłam ją na podłodze i zabrałam rośliny do pokoju na stół i myślę, żebym mogła po prostu tutaj wam nagrać i pokazać, co takiego kupujemy. Oczywiście nie są to zapasy, że tak powiem, na krótki termin. My zawsze sobie robimy co miesiąc zapasy, takie zakupy. Cukier waniliowy jeszcze, kminek cały, jeszcze barszcz, następny cukier waniliowy, papryka słodka, mielone ostre nie kupuję, bo mam swoją własną, taka przyprawa do mięsa, który często używam do różnego rodzaju mięs. No jeszcze herbatka taka, bardzo dobra ta jest, Liptona, piramidki, herbata. Może już od 3 jesteśmy przy herbacie, to jakoś tak na bok, żeby nam to nie przeszkadzało. Rozpuszczalne herbaty, smak wieloowocowa jedna, a druga herbata smak cytrynowy. Nowy.
Mamy kolejną jeszcze śmietana. Gdzieś na boku nie odstawiałam. Tutaj jest torby sobie biorę, także więc troszkę to chaotycznie. Jak widzicie, Carrefour pisze. Carrefourowska kukurydza. Zobaczymy do czego. Na pewno do jakiejś sałatki będzie wykorzystana. Groszek mam jeszcze, także zobaczymy, co my tutaj. Mam jeszcze tutaj szampon do włosów. Momencik. Więc tak, szampon do włosów. Jeszcze tego szamponu nie testowałam, ale w ogóle produkty te SF są bardzo dobre. Lekki szampon odżywczy, olejkiem kokosowym, włosy naturalne i suche. Bo czym olej jest, powiem Wam, dosyć duża pojemność, 400 ml tego szamponu. Odżywka, to już pewnie znacie odżywki, też LSF kupuję w różnych po prostu kolorach, czasami żółta, taka złota, tym razem czerwona. I jakoś to przystawię na bok i teraz Wam pokażę wędliny z myślą już o po prostu o święta. A jeszcze jedna rzecz została w torbie, został mianowicie jeszcze sernik prawdopodobnie, albo może takie, myślę, zrobię któregoś dnia takie właśnie też takie drożdżówki z serem albo na sernik, no nie wiem, zobaczę. Jakoś tak mam ochotę, powiem Wam, na takie drożdżówki z serem. Zobaczymy. Drożdże mam zamrożone, także mogę sobie po prostu pokombinować i sobie coś fajnego upiec. Ja sobie łyknę momencik herbaty. I mam tutaj wędliny, kiełbasa taka biała, szynki. Ja sobie wrzucę te kiełbaski do zamrażarki, bo potem może być problem z kupieniem jakiejkolwiek wędliny. Taki boczek rolowany też myślę, że będzie już na święta. Widzicie, jak mi tutaj ciasno, nie mogę się ogarnąć. Dobra, ja sobie gdzieś to na bok będę odkładała, żeby tak jakoś to sprawnie poszło. Kolejna, widzicie, kiełbaska, trzy opakowania tych kiełbasek białych. No tutaj tej kiełbasy za wiele nie ma, a 2 dni 400 gramy. Jak się dostanie, to po prostu będzie sobie leżało w zamrażarce. Są dwie zwykłe margaryny. Muszą być zawsze w domu, bo czasami sobie coś tam namyślę i coś mi się zechce upiec i margaryny zazwyczaj zawsze mam w lodówce, uzupełniam sobie zapasy. Dwie takie zwykłe margaryny. Taka margaryna do rozmarowania chleba, smakowita. Zwykła margaryna. A propos właśnie wypieków, to taka posypka. Chciałam wiórki kokosowe, ale jakoś nie mogłam się zorientować, powiem Wam. I wzięłam taką posypkę kolorową do jakiegoś ciastka. I mam jeszcze dwa opakowania cappuccino. Lubię sobie czasami wypić smak orzechowy i cappuccino smak śmietankowy. I tutaj została już tylko wędlina. Ja sobie też podzielę, pokazuję i przymrożę sobie tą wędlinę już. Takie bardziej zakupy pod, że tak powiem, pod święto. 40 ponad złotych. Ona jakaś chłopska się nazywa, mamy taka lepsza, będzie do borszczyku na Wielkanoc i w ogóle. I tak to się prezentuje moja, że tak powiem, lista zakupów już tak bardziej skierowana w stronę świąt. No cóż, kochani, jak widzicie, u nas jakiegoś strasznego kryzysu nie ma, wszystko udało nam się
się kupić. My co miesiąc robimy takie większe zakupy, czy jakieś mięsa, czy jakieś po prostu takie makarony lub inne takie rzeczy. Makaronu tutaj akurat nie było, bo makaron jeszcze mam, kaszę mam, ryż mam, zostało mi się z poprzednich po prostu jeszcze zakupów, mam niewykorzystane, a jak już coś trzeba, to ja sobie w miarę możliwości uzupełniam. No to cóż, kochani, żegnam się z Wami, pa, i biorę się za sprzątanie, segregowanie tych moich zakupów. Do zobaczenia w następnych filmach.